Phoenix, w stołecznym mieście Suns, dla których obecnie gra nasz rodak Marcin Gortat, jak co roku odbyła się kolejna edycja Polskiej Nocy. Dzięki Fundacji MG13 poza gośćmi z Phoenix imprezę zaszczycili także goście specjalni. Podczas meczu z Golden State Warriors kibice mogli oklaskiwać dwóch bliźniaków, polskich bohaterów wojennych z Afganistanu oraz grupę cheerleaders Flex Sopot, która zapisała się w historii NBA jako pierwsza zagraniczna grupa tancerek, która zatańczyła podczas przerwy w kwarcie dla lokalnej widowni. Na pewno jest to duże wydarzenie, zwłaszcza nas dziewczyn, które przyjechały z Sopotu, tutaj specjalnie do USA, do Phoenix. Jest trochę stresu, jak wiadomo, chcemy się zaprezentować z jak najlepszej strony i chcemy pokazać, co tak naprawdę robimy u nas, u siebie w Polsce. No, jestem bardzo podekscytowana, bo pierwszy raz występuję na tak dużej hali i słyszałam, że ponoć wszystkie bilety są sprzedane, więc na pewno będzie super atmosfera. Ekscytację, emocje i ogromną motywację przed taką wielką publicznością, którą będziemy tańczyć. Bardzo mi się podoba Phoenix i wydaje mi się, że zrobimy bardzo pozytywne wrażenie na wszystkich. Mimo wielkiej tremy dziewczyny dopingowane przez licznie zgromadzoną Polonię i innych kibiców Suns wypadły doskonale. Cheerleaders Flex Sopot, grupa taneczna znana głównie kibicom Trefla Sopot, łącznie 3 razy miała okazję zaprezentować swoje umiejętności na parkiecie w US Airways Center. Towarzyszyły nam niesamowite emocje podczas meczu. Gdy weszliśmy na halę, zobaczyliśmy wszystkie światła i tłumy ludzi na trybunach. Chciałyśmy pokazać się jak z najlepszej strony. Dałyśmy z siebie wszystko. Był lekki stres, ale stres był mobilizacyjny i myślę, że osiągnęłyśmy cel, czyli spodobałyśmy się publiczności. Poza występami urocze tancerki znalazły czas, by poznać Amerykę. Wszystkie jesteśmy pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych, więc jesteśmy zachwycone tutaj no wszystkim tak naprawdę. Klimatem, temperaturą, architekturą. Byłyśmy wczoraj, miałyśmy możliwość zobaczenia oprócz sali tutaj i oprócz meczu NBA, również zwiedzałyśmy Wielki Kanion. Byłyśmy w Las Vegas. Co prawda no nie miałyśmy czasu zaszaleć, bo byłyśmy tylko przez chwilę, ale naprawdę strasznie nam się podobało i jesteśmy zachwycone. Myślę, że każda z nas ma ochotę jeszcze raz przyjechać. Wizy są na 10 lat, więc na pewno skorzystamy. Zawsze moim marzeniem było wyjazd do Ameryki, także no jak najbardziej bardzo pozytywne emocje. Bardzo nam się tu zresztą wszystkim podoba. Bardzo fajne warunki, mili, sympatyczni ludzie. Także myślę, że wszystko w jak najlepszym porządku. Na dodatek podczas swojego pobytu dziewczyny miały okazję do spotkania z miejscowymi cheerleaderkami Suns Dancers. Dziewczyny są przemiłe, nie spodziewałyśmy się takiej reakcji. Uściskały nas, wycałowały, usłyszeliśmy wiele komplementów na nasz temat i naprawdę jesteśmy pod wielkim wrażeniem uprzejmości dziewczyn. Fundacja Marcina Gortata zaprosiła na mecz również grupę dzieci wraz z opiekunami, które wygrały zeszłoroczny finałowy kamp Marcina Gortata. Przez ostatnie 2 dni gościliśmy zwycięzców naszego kampu z 2012 roku. Mieliśmy 8 dzieci razem z rodzicami, opiekunami i miałem nadzieję, że spędzili tutaj bardzo miło czas. Miałem szansę z nimi spędzić jeden cały dzień. Poszliśmy na mecz, pokazali mi również obiekt treningowy, pokazali mi maszyny i ćwiczenia, jakie ja wykonuję tutaj w NBA, testy, jakie wykonujemy. To jest najmniejsza siłownia prawdopodobnie w NBA. Nie ma, może nie tyle co najuboższa, ale rozmiarami najmniejsza. Nie szykujesz się, nie celujesz teraz ręką, tylko łapiesz piłkę, oddajesz rzut. Łapiesz piłkę, oddajesz rzut. Rzucaj, bo już leci do siebie, rzucaj. Następny, no musicie się rotować szybko, rotujcie się szybko, ustawcie się w kolejce i... Zwycięzcy kampu z zeszłego roku pokonali na swojej drodze mnóstwo innych dzieci. Czy można zatem w nich dostrzec przyszłych kadrowiczów? Z doświadczeń, które wyniosłem z ostatniego kampu, z Warszawy, staram się tutaj nie wystawiać do przodu żadnego z dzieci, dzieciaków i myślę, że jest jeszcze tutaj grupa zawodników, która jest w Polsce, która została, nie przyjechała, która również ma talent. Myślę, że w tym wieku, jakim one teraz się znajdują, jest za wcześnie, żeby powiedzieć o jednym szczególnym dzieciaku, który jest obecny z dużym potencjałem. Każdy z nich ma duży potencjał, każdy potrafi robić wiele rzeczy i myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby oceniać. Jeszcze potrzeba 2, 3, 4 lat, żeby tak naprawdę dojrzeli. Wtedy możemy mówić o jakiejkolwiek koszykówce, poważnej koszykówce. Kolejna edycja Marcin Gortat Camp odbędzie się w Polsce już w najbliższe letnie wakacje.
Jak poprzednio, tak i tym razem znany koszykarz przygotowuje dla polskich dzieci wiele atrakcji. W tym roku na Marcin Gortat Camp będziemy mieli specjalnych gości. Będą nimi Jared Dudley i Ralph Sampson. Obecnym zawodnikiem NBA i była gwiazda, zawodnik Hall of Fame. Miejmy nadzieję, że są to zawodnicy, którzy zainspirują tutaj młodzież w Polsce. Marcin, którego kontuzja wykluczyła z gry w meczu podczas Polskiej Nocy, dopingował swoich kolegów z ławki. I po raz pierwszy od czasu, kiedy znałem kontuzji, wyjeżdżam. Moja noga czuje, z moją nogą już jest coraz lepiej. Przechodzę rehabilitację już od ostatnich 2 tygodni. Można powiedzieć już na pełnych obrotach. Siłownia, bieganie na bieżni, rowerek, pływanie, praca manualna na stole z fizjoterapeutami i myślę, że jest duża szansa, że zagram w tym sezonie. Tak naprawdę wiele osób mi jeszcze tego nie doradza, ale jest duża szansa, że zagram. Wracam już powoli do pełnego treningu. Na razie trenuję w 100% na bieżni, w siłowni, ale pozostało jeszcze dużo rzeczy, na które muszę tylko i wyłącznie czekać. Potrzeba czasu, dni odpoczynku i myślę, że za 3-4-5 dni będę już w stanie tak naprawdę 100% trenować. Kontuzja uniemożliwiła Marcinowi czynny udział w treningach, co nie oznacza, że koszykarz próżnował. Na pewno ta kontuzja jest dużym rozczarowaniem. Na pewno jest to nowe doświadczenie, którego wcześniej nie miałem i na początku można powiedzieć, że byłem bardzo załamany. Dużo rzeczy nie mogłem tego tolerować i nie mogłem oczywiście znaleźć wyjaśnienia, dlaczego ta kontuzja przytrafiła mi się w takim momencie. Starałem się znaleźć pozytywy w tej kontuzji i tak jak powiedziałem wcześniej, zrobiłem dużo rzeczy, odwiedziłem innych lekarzy, zbadałem się całkowicie. Również poszedłem do studia Phoenix Suns, Suns TV, gdzie tak naprawdę przekonałem się, że nigdy nie będę prowadzącym żaden program ani żadnym hostem, dlatego było to miłe doświadczenie. Oprócz tego spędziłem trochę czasu z rodziną, zadzwoniłem do rodziny, do znajomych i starałem się ten czas wykorzystać pozytywnie. Fundacja MG13 postanowiła w tym roku również wprowadzić zmiany do kliniki trenerskiej. Korzystając z tego, że Ralph Sampson będzie w Polsce, zorganizujemy na pewno klinikę trenerską, na którą zapraszam oczywiście wszystkich trenerów. Będzie ta klinika. Informacje na temat tej kliniki będziecie mogli uzyskać na naszej stronie mg13.com.pl albo na gortettv.pl. Miejmy nadzieję, że znajdziecie czas, żeby przyjechać i zobaczyć, w jaki sposób Ralph Sampson został trenerem, jakie ewentualnie technologie czy drille, treningi może Wam przekazać. Oprócz tego postaram się jeszcze stworzyć dodatkowy kamp dla wysokich zawodników. Oczywiście dlatego, że Ralph Sampson jest wysokim zawodnikiem i był znany z tego, że miał bardzo dobrą grę tyłem do kosza. Postaramy się oczywiście ściągnąć młodych zawodników, z którymi Ralph spędzi parę dni. I miejmy nadzieję, że w te parę dni wyciągnie, ci zawodnicy nauczą się i wyciągną jak najwięcej informacji.